A na koniec zagranica. Kijów i Waszyngton podpiszą dziś we Włoszech dwustronną umowę o bezpieczeństwie. Sojusz Północnoatlantycki ma z kolei przejąć koordynację dostaw broni na Ukrainę. Apulia na południu Włoch. To tu przez najbliższe trzy dni obradować będą przedstawiciele państw G7. Na miejscu jest już m.in. premier Kanady, premier Japonii oraz prezydent USA Joe Biden. Amerykański przywódca dziś po południu weźmie udział w sesji z udziałem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W jej trakcie przywódcy mają podpisać wynegocjowaną w ostatnich dniach dwustronną umowę o bezpieczeństwie. Umowa ma wyłożyć ramy tego, jak będziemy współpracować z Ukrainą i innymi sojusznikami, by zapewnić, że Ukraina ma to, czego potrzebuje, zarówno jeśli chodzi o fizyczne zdolności, jak i wywiadowcze i inne. Przekazał doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan. Umowa ma być dla Ukrainy swoistym pomostem do ostatecznego członkostwa w NATO. Podobne dwustronne porozumienie podpisało z Ukrainą jak dotąd 15 innych państw, w tym m.in. Wielka Brytania, Francja i Niemcy. W Apulii przywódcy G7 mają podpisać również deklarację mówiącą o sposobie wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz pomocy Ukrainie. Kwestia tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, poruszona będzie także na odbywającym się dziś w Brukseli spotkaniu ministrów obrony państw NATO. Sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg liczy, że szefowie resortów zaakceptują plan, poprzez który NATO przejmie koordynację wsparcia militarnego dla Ukrainy. Działania Rosji nie zatrzymają nas przed wspieraniem Ukrainy. Wiadomo już, że w tych działaniach sojuszu nie będą uczestniczyć Węgry. Węgry nie zapewnią ani pieniędzy, ani ludzi. Premier Viktor Orbán zapowiedział, że jego kraj nie poprze decyzji, ale też nie zablokuje w NATO pomocy wojskowej dla Ukrainy.